Tu jestem. Witam wszystkich na streamie po ludzku. Poznajdywałem... Właściwie to jeden taki błąd znalazłem, jeśli chodzi o rowerek, który można wykorzystywać. Ogólnie jest tak, że jeśli skaczymy rowerkiem i pochylimy rowerek do przodu, BMX-a konkretnie, no to dziękuję za donate. Z ciebie ziomek, bardzo cię lubię. Dzięki, Rafał. I pozdrawiam. Co jest? Co jest? Czemu ja jestem... Na tym, no ja powinien być na pasywie, ej co jest? Dzięki za donate, pozdrawiam, w ogóle miłego wieczoru, fantastycznie. I weźmy sobie tak, equipment i prokonski, uzupełnimy zdrówko i jedziemy. Więc wracam do tematu, to jest tak, że jeśli skaczemy BMX-em, pochylamy się do przodu, to tak jakbyśmy lecieli szybciej i nie pedałując nawet, możemy cały czas bardzo szybko się tym BMX-em przemieszczać, po prostu naciskając skok i pochylając się do przodu. W ten sposób możemy bardzo szybko jeździć tym pojazdem. To jest moja miejscówka, jaką sobie znalazłem. Cyk, tu się wskakuje. Czasami uda się nawet wylądować. Rowerek prawie... Fajnie. I tu możemy od ściany się tak jeszcze odbić. Cyk. I tutaj... Hop. Możemy takiego trika zrobić. A, i tutaj bardzo łatwo jest wjechać. Można też przeskoczyć przez tą ścianę. Ale to nie jest takie też proste. To jest ten sam trik, który na rampie sprawia, że możemy sobie skoczyć na rampę. Taką dużą. Gałkę do góry szybko. I luźniej w dół. Trzymać się na tym kole jedziesz. No! Dzięki, stary! Ja właśnie szukałem sposobu, jak to zrobić, żeby na tylne koło. Ekstra, to teraz potrenuję coś innego. Bo jest ogólnie taka technika, żeby bardzo wysoko się wybijać. Ja właśnie nie wiedziałem, jak postawić przednie koło, żeby stać na tylne koło. A tutaj się okazuje, że... Trzeba... Ogólnie, jeśli chcemy bardzo wysoko się wybić, to musimy jechać na tylnym kole. Kurde, ale ekstra, to jest takie proste, a ja nie wiedziałem, jak to zrobić. Czyli tak, gałka do góry, gałka w dół i jedziemy na tylnym kole. Bez żadnego problemu. I to nawet chyba jak jedziemy bardzo, bardzo szybko można zrobić, oczywiście. Ale super, ej dzięki ziomek, jesteś normalnie mistrzem. I dzięki temu, że właśnie znam ten trik, jak podnosić przednie koło, to teraz mogę bardzo spróbować, bardzo wysoko się wybić. Tylko trzeba się rozpędzić, ale ekstra, teraz można ćwiczyć. Mogę... Dzięki Pianonim za donejcik. Będziesz nosił okulary? Shit. Czy byłem na Szybkich i Wściekłych 8? Darkness, nie byłem jeszcze. Jeszcze nie byłem. O, udało się. I uwaga. O, ciężko będzie to zrobić. Znaczy przez barierkę to bez problemu, ale... Ale żeby przeskoczyć całe to, trzeba byłoby się właśnie tak odbić od barierki tym trikiem takim z jazdy na jednym kole. Samochodowej lub motocyklowe. No dzisiaj chciałbym poćwiczyć BMX-em. Uwaga. Kurde, ciężko. To jest właśnie fajne w BMX-ach, można różne takie triki porobić. Jakieś tam przewrot. Jeszcze nie udało mi się zrobić takiego pełnego backflipa. No i tu mamy taki wyższy jakby parking. Gdzie możemy sobie tak skoczyć, ale można też przeslajdować po tej barierce. Ach, trzeba tak odpowiednio spaść. O! Prawie się udało, tylko musiałbym mieć więcej prędkości. Dobrze. Spróbujemy jeszcze raz z tej strony. O, shit! Udało się! Elegancko. Halo? Halo, Lucek z tej strony. Witam, z kim mam przyjemność? A, z dość znaną osobą. O, witam. Co tam słychać ciekawego? A, wszystko w porządku.
akurat sobie oglądałem i nagle patrzę numer prywatny i odebrałem. A tu Lucek. To Lucek, no i co tam słychać u ciebie ciekawego? No u mnie bardzo dobrze ci powiem. Halo, dobry wieczór. Halo, słucham? Halo, dobry wieczór, Lucek z tej strony. Halo? Cześć, co tam słychać? A dobrze. Lucek z tej strony, wiesz kto mówi, czy nie wiesz kto? Tak, wiem, Lucek. Oglądam twojego live'a akurat. O, no to fajnie. Co tam słychać ciekawego? Na czym oglądasz, w telefonie czy na komputerze? Na komputerze połączonym z monitorem. Z internetem. Akurat. Aha, dobra. No i co tam słychać u ciebie ciekawego? Jak się czujesz? Dobrze. Dobrze, akurat miałem wypadek, ale jest dobrze. Wow, taki jaki mały wypadek? Co się stało? Oj, złamałem dwie nogi. Co? Jak złamałeś dwie nogi? Ale dobrze było. Złamałeś dwie nogi i było dobrze? Trochę nie, ale jest wszystko teraz dobrze. Powoli chodzę. Co? Jaki mały wypadek? Dwie nogi? Chłopie, to katastrofa. No, trochę tak. Ale dzięki Bogu, że się nie skończyło złamanym kręgosłupem albo ten. Albo... Jeju, ty jesteś... Wow, bardzo pozytywna osoba. Złamał dwie nogi, a dobra, będzie dobrze. Ja muszę akurat teraz kończyć. Aha, dobrze, no to trzymaj się tam, miłego wieczoru. Ja, cześć. Pozdrawiam. Złamał dwie nogi i... Ale... Złamałem dwie nogi, ale w porządku! Nic się nie stało. Ale jak to złamałeś dwie nogi? No dwie nogi! Wcześniej dzwoniłem co tam 100 subów, ale to dzwoniłem raz na jeden live, więc nie chcecie subować mojego kanału, nie ma problemu. Ja sobie poradzę bez subów. Będę co 30 minut dzwonił i już, będzie fantastycznie. Halo? Halo, Lucek z tej strony, z kim mam przyjemność? Cześć, Frankiem. Cześć Franek, co tam słychać? No wszystko super, właśnie oglądam swojego streama. O kurde. No to fajnie, dzięki. I co ci się tam podoba? Coś chcesz, żebym porobił innego niż jazda na rowerach? Nie, jest bardzo spoko. No właśnie szukam jakiegoś miejsca do stuntowania. Chcę zrobić tego backflipa, nie wiem gdzie. Masz jakiś pomysł? Może na tym skateparku, co byłeś przed chwilą. Na plaży albo ewentualnie przy lotnisku, bo musiałbyś się nieźle rozpędzić. Lotnisku? Tam mówisz? Jest taka większa rampa. Ale widzisz, ta rampa. Chodzi o to, że rowerkiem trzeba raczej skądś zeskoczyć, żeby zrobić backflipa, niż się wybić, bo motocyklem to nie ma problemu, nie? Ale rowerkiem to my sobie powoli... Siedł. Właśnie spadłem z rowerka. Rowerkiem to my sobie powoli jedziemy. No i ciężko tak, żeby z samej hopki się po prostu wybić i zrobić backflipa. Dlatego to już raczej z jakiegoś miejsca trzeba zeskoczyć i dopiero zrobić. Ty, a może wiesz co? Może tam Winewood Hills, tam wiesz, na tych górach tutaj koło miasta. No, tak. Tam może się coś uda zrobić. Koło tego może napisu. Też. Albo na tych górkach po prostu, obok tych domów. No właśnie, tutaj są jakieś te, może tu by się udało. Nie wiem też jak ten BMX się będzie obracał, wiesz, z jaką prędkością, bo nie wiem z jakiej wysokości muszę skoczyć. Ale dobra, dzięki za pomysły. I co tam jeszcze porabiasz ciekawego? Co dzisiaj może porabiałeś, bo teraz to może oglądasz, ale co? Nie wiem, no... mam jeszcze takie jedno pytanie. Czy będziesz może jeszcze grał oprócz na PS4 w GTA 5, to na Xboxie One? No właśnie gram na Xboxie One, PS4 nie mam. A, wiesz co, nie, Xboxa ja nie mam już Xboxa. Ja gram tylko na PC-cie. Na PC-cie będę grał w GTA, jak mi się... Cheater. Jak się tam poprawi sytuacja z cheaterami, nie? A na Xboxie już nie, tylko na PS4. Shit!
Ej, ale może się udać. Myślę, że bardzo prawdopodobne, że nam się uda tutaj. Zobaczymy, jak szybko uda się zjeżdżać BMX-em z góry. Bo może okazać się, że będziemy zjeżdżać z jakiejś góry. Ale Asuka coś wcale nie chce szybko zjeżdżać. Bardzo słabo to wygląda. O, tutaj coś jest. Kiedy spadasz z dużej wysokości, całą ziemią, klikasz ten przycisk, który skaczesz normalnie z miejsca. O! O, mój BMX! Łapko, Asuka! Okej. Okay. Oj, wiesz co, ja nie znam jeszcze tego triku, nie wiem, o co w tym chodzi za bardzo. Ale wiem, że jeśli wyskoczymy z jakiejś hopki i lecimy BMX-em, to warto pochylać się do przodu, żeby lecieć jak najdalej. To jest podobny bug jak w przypadku motocykli. Z tym, że w motocyklach jest tak, że musimy do tyłu i do przodu się pochylać, żeby lecieć do przodu tak bardziej. A tutaj musimy po prostu się tak do przodu pochylać tym BMX-em, ale nie tak, żebyśmy na głowę spadli, tylko żebyśmy dalej polecieli. Czekajcie, gdzie była ta skocznia? Tutaj. Jest. I uwaga. Oj, dawaj. I shit, udało się. To był trudny backflip, ale zobaczcie, to prawie że skocznia narciarska jest. To jest dosłownie skocznia narciarska, ale że moja suka może tu podjechać. Nie każdy samochód, nie każdy motocykl tutaj da radę, a moja suka na rowerku, proszę bardzo, moje geny. To teraz może front flipa. Miałem spróbować backflipa i front flipa. Front flip to jest taki, no wiadomo, przez kierownicę, nie? Jak powiedzmy, że to 1,5 miliona. O, musiałbym sprawdzić w sklepie, ile kosztują. Dzięki za donate. Ile kosztują te samochody teraz? Bo tak nie kojarzę za bardzo, który ile tam kosztował. 1 miliona. I skąd ja się wybiłem wtedy? Gdzieś tu było. Czy będę stuntował na motocyklu? Ktoś tu się w grze zapytał. Tak się zastanawiam. Ostatnio sobie próbowałem. W zasadzie to ukradłem jakiegoś rufiana niedawno, ale ktoś mnie rozwalił i nie zdążyłem go sobie jakby zachować, nie? No i nie mam go. A rufian jest świetny na stanty. Można by postantować coś. Motocyklem jest dużo łatwiej. To chyba gdzieś tu było. No dobrze, spróbujmy stąd skoczyć. Może się uda. Chyba nie tu było, ale nic, spróbuję. O shit. Ej, kurde, ale front flipa się łatwiej robi niż back flipa. Widzieliście jak fantastycznie? Yeah! Dobre. Znaczy, to tak jak wam mówiłem, jak się pochylamy do przodu na rowerku, to dalej się leci. I dlatego może właśnie front flipa łatwiej jest zrobić. Asuka ma duży tyłek. Wiesz co? Kobiety ogólnie mają duży tyłek. Wow, prawie się udało. Dobra, to co, zmieniamy na motocykl, tak? Halo? Halo, słucham, Lucek z tej strony. O, siema, Lucek. No, sześć, co tam słychać? A, wszystko dobrze, co do ciebie? A, właśnie sobie gram w GTA. Widzę. No, to miło, że oglądasz. I co tam dzisiaj porabiałeś ciekawego? Standardowe pytanie. No wiem. Grałem na PC-cie, w CS-a. W CS-a i grasz? Byłem też, byłem znajomymi na mieście. O. Zjeść coś, czy tako? Proszę? Zjeść coś byłeś, czy tako sobie? Zjeść pochodzić? Coś. Na pizzy byliśmy. Aha. O, fajnie. Ja wolę pizzy nie jeść. Staram się dobrze odżywiać, ale dzisiaj kiełbaski z grilla jadłem, to tak nie do końca mi to wychodzi. To jak będę miał live'a, właśnie będę dzwonił do widzów, żeby wiedzieć, o co ich zapytać, bo czasami tak dzwonię do jakiejś osoby i ta osoba nie wie, co powiedzieć, nie? I muszę tak kręcić ten temat na siłę. Jeśli masz jakieś pytania do mnie, to wal śmiało. Na razie żadnych. Aha, czyli chciałeś, żebym pogadał, żeby pogadać po prostu. No tak. Miło tak. Aha, rozumiem. No pewnie, wiesz, zawsze fajnie, jak ktoś do ciebie zadzwoni, kogo lubisz, prawda? Też no. Inaczej jest. Ty chodzisz teraz do szkoły, czy już pracujesz, czy... Chodzę do szkoły, w gimnazjum. No rozumiem.
I kiedy byłeś? Byłeś w tym tygodniu w szkole? Ten co minął? No. Znaczy tylko dwa dni. W czwartek i piątek. Aha. Tak to miałem wolne. No to wcale nie tak źle. Niektórzy to... O shit. Niektórzy to tam, wiesz, już od środy, nie? Chodzili sobie do szkoły. A... czekaj, ty jesteś w której klasie? Pierwszej dopiero. Niedługo druga. Gdzieś tak za miesiąc kończymy. Liceum? Gimnazjum? Gimnazjum. Aha, aha. Wiesz co, powiem ci, że po głosie powiedziałbym, że to raczej liceum. Każdy mi to mówi. No, masz bardzo taki dojrzały głos. Możesz laski na Skype'ie wyrywać. Dzięki. No nie ma sprawy. To nie jest, trzymaj się tam, miłego wieczoru. Okej, okay. Życzę miliona subów. A, dziękuję bardzo. Dziękuję, miło z twojej strony. Trzymaj się, hej. Hej. Halo. Halo, dobry wieczór. Lucek z tej strony. Dobry wieczór, dobry wieczór. Z kim mam przyjemność? Z Wojciechem. Cześć Wojciech, i co tam słychać u ciebie? Bardzo dobrze, wolne do wtorku. Łooo! Ale co, od pracy, od szkoły? Od szkoły, technikum, matury są. Ty co jest z twoim głosem, zachlipnięty jesteś? Nie, w żaden sposób. Nie? Jakąś modulację, nie wiem, przechodzisz jakąś mutację, modulację? Ty, ziomek, ty masz gruby głos. Dziękuję. Powinieneś chyba być lektorem. No, taki jestem w kościele. Aha, rozumiem. No, bo masz taki donośny, powiedz taki, ojej. Ja bym powiedział, że to jakiś zabójca jest. Nigdy nie wiesz. Nie jesteś czasem zabójcą, takim skrytym, kościelnym? Nie. Nie no, śmieję się, ale nie, serio, nie jesteś zabójcą? Serio? Nie takim niekościelnym, ale nie jesteś zabójcą czasem, tam się boję. Nie bój się. Nie bój się. Każdy zabójca tak mówi. Nie bój się. No tutaj po głosie powiem ci, że bym powiedział, że już jakąś pracę powinieneś zacząć, bo taki naprawdę dojrzały głos, ja bym powiedział, że z 25-27 lat. Coś koło tego. Drop na pomyłkę. No, masz taki... Masz taki właśnie głos specyficzny. Możesz, tak samo jak poprzednik, bo taki poprzedni chłopak był, co też miał taki gruby głos. I powiedziałem, że może na Skype'ie laski wyrywać. A ty to, nie wiem. Kurde, stary, ty powinieneś jakąś postać tutaj w GTA podkładać, jako lektor, wiesz, w polskim tłumaczeniu. I jakaś taka naprawdę hardkorowa postać. Może nie jak Trevor, ale... Coś takiego naprawdę, jakaś taka czarna postać. Ja bym cię tak widział, wiesz? No wtedy tak naprawdę, ta by tak straciło swój klimat amerykański mimo wszystko. No, coś w tym jest. Nie wiem, może dużo kawy pijesz? W ogóle nie piję. Kurde, to się taki urodziłeś? No. Wiesz, ja też się urodziłem taki inny trochę. Ale nie mam grubego głosu, mam taki ludzkowy. Hej. No naprawdę, sorry, że się tak przyczepiłem, może takie niezręczne dla ciebie. To się nie denerwuj na mnie czasem, nie o to chodzi. Ja jestem taki... Spokojnie, jestem pod każdym względem. Proszę? Jestem pod każdym względem, trochę pod każdym względem od społeczeństwa. Tak, 2 metry wzrostu. Aha. Numer WD 447. Kurde, 2 metry wzrostu, to znowu. Czekaj. To ty jesteś wysoki. 2 metry wzrostu, gruby głos. Ty, ja nie wiem, boję się ciebie. Ale powiem ci, że naprawdę, jakbym rozmawiał ze swoim, nie wiem, wujkiem takim, albo tatą, czy coś takiego. Taki naprawdę głos, że czuję respekt. Mówię ci. Powinieneś to wykorzystać kiedyś. Dobra, wiesz co, nie przeszkadzam ci tam. Sorry, że może tak ci trochę... Nagadałem o tym głosie, ale chciałem, żeby było śmiesznie. Oczywiście nie chciałem cię tam jakoś obrazić czy coś, nie? Głos masz... A, no to dobrze, bo niektórzy właśnie tak się stresują bardzo i denerwują, jak się im wypomina jakieś ich cechy. A natomiast, no to bardzo pozytywnie, fajnie, że tak reagujesz na to, bo no, trzeba mieć do siebie dystans zawsze jakiś tam, no nie? No, życzę ci tam miłego wieczoru, fajnie, że odebrałeś telefon i dzięki za miły kontakt. Trzymaj Dziękuję się tam bardzo. Gorąco. Dobranoc. No, cześć.
Ej, kurde. Gościu ma głos, jakby miał zaraz tutaj przyjechać i rzucić mi butelką w okno, znaczy zamordować. To poważna sprawa jest. Ja nie przeszły ciarki po plecach, ale to jest najlepsze, że ja wcale nie słuchałem tego głosu na takich... No, ale gościu miał taki głos, jakby naprawdę miał tutaj zaraz przyjechać i mnie zamordować. Sądzisz, lepiej grać na PC czy konsola? Wiesz co, powiedziałbym ci normalnie konsola, bo z konsolą nigdy nie ma problemów, jeśli chodzi o granie. Natomiast wczoraj grałem sobie od chyba tygodnia pierwszy raz w Forza Horizon 3. Przez tydzień albo i dłużej nie grałem w Forza Horizon 3. Powiem ci, że jak zagrałem, to mówię, kurde, jak to fantastycznie wygląda. To jest coś wspaniałego. I teraz właśnie mam dylemat, co ci doradzić, czy konsola, czy PC. No, na PC-cie teraz ta gra działa całkiem sprawnie, także chyba nie ma problemu. A tak na marginesie, chyba cała sesja ludzków już jest, się zrobiła. Wszyscy postronni gdzieś wybyli. No jakiś hitman się znalazł, ej, ten ziomek naprawdę był przerażający. Ja nie wiem, gęsią skórkę tak myślę, kurczę, jakiś zabójca. Mnie namierza tutaj telefony, tam numery prywatne, jakieś haki, inne namierzanie. Tutaj przyjeżdża do mnie z ekipą i robi rozpierduchę z mojej chaty, ja nie wiem. To było naprawdę hardkorowe. No nic, ale kurczę, pozytywna osoba się okazała, tak? Widzicie, pozory mylą. Nie każdy dres to pajac i nie każda laska leci na kasę. No dobra, przesadziłem z tą laską. Halo? Halo, Lucek z tej strony, witam, dobry wieczór. Siema. Jezu. No siema, co tam słychać? Dodzwoniłem się do widza, czy do jakiejś babci, czy do, nie wiem, dziadka? A tak w ogóle co tam dzisiaj porabiałeś ciekawego? A no mów, rozwijaj. No, ja moda mógłbym mieć na czacie, bo mam dużo czasu, mógłbym być na każdym live'ie. No. A na jakim czacie? No ten, moderatora, wiesz. No, ale na jakim czacie? No na YouTubie, na live'a. Aha, no dobra, nie ma problemu. Ale... Ale gdzie będziesz nad tym moderatorem? No na YouTubie, na czacie, wiesz o co chodzi? No wiem o co chodzi, wiem, ale na jakim kanale? Tutaj na tym, co masz live'a teraz. Aha, na moim kanale. Nie no, wiesz co, ja tak moderatorów nie rozdaję, wiesz, no, to nie o to chodzi. No spoko, tak wiesz, jak coś to mógłbym być, nie? Dobra, spoko. O, na razie mamy dużo moderatorów, bo była ostatnia akcja, że tam ktoś pisał 19 plus minus, coś tam, nie wiem o co chodziło, czy tyle ma promili we krwi, czy o co chodzi. Aha. I tak pisał jakiś ziomek, nie? No ja nie wiem, czy tu chodziło o ile raz inteligencji, czy coś. Mhm. Coś tam o coś mu chodziło, ale nie chciał się rozpisywać, wiesz? No, też nie musisz... W pewnym momencie... Nie musisz też każdemu człowiekowi ufać, nie? No jasne, także właśnie ludzi. Dlatego mam ograniczone zaufanie i nie dodaję każdego do moderatora. No, widzisz? Spoko. Nie, wiesz co, jak będę potrzebował, to na pewno tam będę robił jakiś nabór. Obecnie dodałem ostatnio 3 osoby, co mi się nie zdarza, bo u mnie moderatorów było od paru dobrych miesięcy, chyba od 3 albo 4 miesięcy było moderatorów 2 tylko. Mhm. I ostatnio dodałem 3, także to jest naprawdę hardcore już u mnie. No, także fajnie jakby YouTube dodał jakieś takie wyróżnienie dla stałych osób, stałych widzów, nie? Na przykład wbiłbyś sobie na live'a 3 razy pod rząd i dostałbyś jakiś tam możliwość wyboru koloru na przykład na niku, a wbijałbyś powiedzmy przez 5 razy z rzędu na live'a i na czacie byś się dużo udzielał i dostawałbyś powiedzmy jakąś tam gwiazdkę obok niku, to by było fajne, nie? No, ciekawe. Takie wyróżnienie właśnie, bo tak jest dużo osób tutaj na czacie, które sobie wbijają, wiesz, nie do końca może tam oglądają, albo ich to może nie do końca interesuje, a niektórzy są często i chcieliby być jakoś wyróżnieni i też nie ma takiej możliwości tutaj na czacie nawet, żeby to zrobić. Może później YouTube coś takiego doda, bo jednak te live'y są popularne. No spoko. W każdym razie, jak tam będziesz potrzebował moderatora, to na pewno będę się starał. Dobrze, nie ma problemu.
a to wiesz, jeszcze wszystko może się zmienić. Ja na przykład też miałem kolegę, który nie chorował w ogóle, no nie? I dopiero gdzieś tam koło 30 zaczął mieć alergię, zaczął mieć jakieś tam kaszle, po prostu wszystko mu się pozmieniało, tak? I u ciebie może być też tak odwrotnie, że po prostu później może ci się ta jakoś odporność wzmocnić i nie będziesz miał takiego problemu z tym chorowaniem. Także się tam nie przejmuj. Najważniejsze też jest dobre nastawienie do tego wszystkiego, nie? No. Jak będziesz o siebie dbał i dobrze się odżywiał, to na pewno ci się polepszy i będziesz się lepiej czuł. Także się tam nie przejmuj tym, nie? No dobrze, wiem. No, tam ćwicz ostro, wiesz, nie oszczędzaj się, ale też z głową rozgrzewaj się, rozciągaj mięśnie, żeby wszystko było fantastycznie, nie? Spoko. Tam życzę ci miłego wieczoru. Dziękuję. Trzymaj się gorąco. Pozdrawiam ciebie, cześć. I cały czat. No, czaty pozdrawiają także. Trzymaj się, hej. No, trzymaj się. Ej, gdzieś się do mnie ta bombka przyczepiła, ale dobra. Oni mnie nie są w stanie zatrzymać. O, ten samochód jest opancerzony, jest fantastycznie. Także mogą mi naskoczyć na torpedę. To teraz dzwonimy do następnej osoby. Fajna to osoba była, z którą teraz rozmawiałem. Dobrze. Jeszcze jedną pakę zrobię sobie i coś chyba sprzedam. Wypadałoby. Chociaż tu jest, kurde, ludzie jak mrówków, ale coś sprzedam. Co się będę bał? Sprzedaję coś. Mam to gdzieś. Nie poddam się. Co tam popijasz? O, człowieku, takie specyfiki. Nie mogę ci powiedzieć, bo to jest nielegalne. Musiałbym dodać plus 18 do mojego streama. Czy można zagrać z tobą w GTA 5? Można zagrać. Gram teraz na PS4. Moja ekipa na początku live'a była otwarta, każdy mógł dołączyć, ale dołączyło kilka takich toksycznych osób, więc ją zamknąłem gdzieś tam w trakcie. I teraz jest zamknięta. Ale tak, będzie można dołączać później na przyszłych live'ach. Będzie ekipa dostępna, otwarta, każdy będzie mógł dołączyć i przez ekipę można dołączyć do mnie na sesję i grać. Dzisiaj tak nie chciałem za bardzo grać z widzami, tam niektórzy przeszkadzali podczas tych stuntów, ale tak normalnie to jeździmy sobie też wyścigi i różne takie fajne rzeczy robimy tutaj na online. Dobra, mamy dostarczone. Teraz spróbuję sprzedać ładunek, ale nie cały. Tutaj nie mam dużo zgromadzonego, 157 tysięcy. I sprzedamy sobie, nie wiem, z 5 paczek? Okej, 5 sztuk. Za 81 tysięcy to będzie jakieś 100 tysięcy bonusu jeszcze za to, że gram, że będę sprzedawał w sesji, gdzie jest więcej graczy. Mam nadzieję, że będzie to samochód. Bo samochodem się fajnie robi. W sensie tą ciężarówką V24. Wielkim motherfuckerem, ale mamy samolot. Samolot też nie jest taki zły. O ile mamy dostarczyć tylko w jedno miejsce ładunek, czyli cały samolot. No nic, zobaczymy jak pójdzie. 5 skrzynek to też nie jest jakiś tam wielki problem. To jest jakieś 40 tysięcy dolarów tutaj w grze, bo ja kupuję skrzynki za 8 tysięcy, czyli jak kupuję dwie, no to jedna kosztuje 4 tysiące. I 4 razy 5 to jest 40 tysięcy. Dobra, teraz idziemy na lotnisko. Weźmiemy samolot, tam widzę, że są jacyś gracze. No i mam problem, bo właśnie jakiś gracz tam jest toksyczny. Powinienem chyba poczekać, aż sobie stamtąd pojedzie. Tak, wziął sobie śmigłowiec. No i chyba mam przerąbane, bo widzę, że tu więcej śmigłowców jest w sesji, więc w zasadzie będę bardzo szczęśliwy. Mam jeden pomysł w sumie, jak to załatwić. Można zadzwonić do Lestera i włączyć znikanie z radaru, polecieć bardzo wysoko samolotem. Tak, polecieli sobie już śmigłowcem gdzieś tam dalej. Chyba tak zrobię, że polecę gdzieś bardzo wysoko samolotem. No nie wiem, zobaczymy jaka będzie misja, bo nie wiem, czy mam w kilka miejsc dostarczyć paczki, czy tylko w jedno. Teraz sobie ogarniemy, jak to będzie wyglądało. Na razie mam wsiąść do samolotu. Dzięki za rajda. Klaudusiek. Dzięki za rajda. Na razie jestem niewidoczny, ale to będzie trwało tylko 30 sekund jeszcze.
jest dużo graczy, jest parę śmigłowców na sesji i za moment będę widoczny, więc na pewno będzie na co popatrzeć. Myślę, że stracę na 90% swój ładunek. Już mnie namierza. Okej. Fuck. Nie wiem, jak to się dzieje, ale rakiety do mnie nie dolatywały. Oh shit! Wow! Widzieliście to? The fuck! Oh shit! Wow! Ale kurczę! Długo udało mi się utrzymać, nie? Myślałem, że uda mi się dostarczyć. Zniszczone ze specjalnym ładunkiem. 5 skrzyń? 5 aż mi zniszczyło? Chyba część z nich powinna mi wrócić do magazynu. No, fajnie się to robi. Fajne są te akcje, bo właśnie inni gracze cię atakują, zawsze masz ten dreszczyk emocji. A może się uda, a może się nie uda. No tym razem się nie udało, ale i tak dostarczyłem większość, nie? Dostarczyłem... ile tam było miejsc? 5 czy 4? 5 miejsc było chyba, nie? Do dostarczenia. I się udało dostarczyć większość. 4 chyba miejsca i zostało ostatnie. Już prawie doleciałem, nie? Ten samolot jest w stanie znieść chyba jedną rakietę, jak jest w tej misji. A jest bardzo wytrzymały. Ogólnie te pojazdy, którymi się wykonuje misje związane z paczkami, one są, mają taką podwyższoną wytrzymałość na różne uszkodzenia, czy to z broni wybuchowej, czy jakiejś tam innej palni. Także bardzo w porządku. No nic, dziękuję wam bardzo, że byliście na tym live'ie. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Zapraszam was na kolejne. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Pa, pa.